Tenis, taniec, zajęcia z psychologiem czy gry i zabawy sportowe. Dzieci z Rybnika na brak zajęć w czasie wakacji nie mogą narzekać. Półkolonie to coraz częściej wybierany przez rodziców sposób na wakacje dla swoich pociech. Uśmiech na twarzy dziecka to dla rodziców największe szczęście, a nie każde dziecko może jednak wyjechać w czasie wakacji nad morze czy w góry. Stąd pomysł wielu ośrodków sportu i kultury, aby w czasie wakacji zorganizować dla najmłodszych półkolonie. Ta forma spędzania wolnego czasu, jak widać, przypadła najmłodszym do gustu. Fajnie, no bo to jest tak jakby były kolonie, tylko że się nocuje w domu. Nie musimy siedzieć w domu, bo w domu nam by się nawet mogło nudzić. W Centrum Rekreacji i Rehabilitacji Bushido w Rybniku co roku dla najmłodszych mieszkańców miasta organizowane są właśnie półkolonie. Organizatorzy stawiają zwłaszcza na różnorodność zajęć. To jest akcja skierowana dla dzieci ze szkół podstawowych, z całego Rybnika. Mieliśmy zgłoszonych 60 dzieci do kuratorium. Praktycznie w pierwszym tygodniu rekrutacji już się cała lista zapełniła. Co do formy prowadzenia zajęć, zajęcia odbywają się przez 2 tygodnie, od poniedziałku do piątku. Tenis stołowy to trudna sztuka, jego tajniki można jednak poznać tutaj. Układ choreograficzny do najbardziej znanych przebojów muzycznych, czemu nie? Najmłodsi już po 2 dniach zajęć radzili sobie znakomicie. Po tanecznych zmaganiach uczestnicy mogą wyciszyć się na zajęciach plastycznych czy porozmawiać na poważne tematy w ramach zajęć profilaktyczno-wychowawczych. Dzieci przede wszystkim zostają uświadamiane, czym grozi uzależnienie nie tylko od papierosów, ale także od alkoholu, jak i narkotyków. Jednocześnie prowadzimy profilaktykę i uczymy dzieci, jak nauczyć dorosłych rzucić palenie czy picie. Które zajęcia najbardziej przypadły dzieciom do gustu? Na to pytanie nie padła jednoznaczna odpowiedź. Ping-pong. Tańce i plastyka. Sport. Jak widać, półkolonie to nie tylko dobry sposób na zabicie wakacyjnej nudy, ale również na naukę. Naukę, która z czasem może przynieść nie tylko zamiłowanie do danego sportu, ale również przerodzić się w prawdziwą pasję.